ewentualnie trzecie nastąpiły dwie niespodzianki. Jak już powiedziałem, dwie niepokonane drużyny RFN i Włosi przegrali czyżby prawo serii. Brazylia też jest drużyną niepokonaną. No ale proszę Państwa, zaczekajmy. Skład drużyny polskiej, dyrektor techniczny Jacek Dmoch. Ze strony Brazylii, proszę Państwa, mecz wielkiej szansy biało-czerwonych. Zwycięstwo i gramy z Włochami o srebrny medal. Rozpoczynamy. No, widać, że są zdenerwowani, że ruszyli wcześniej niż żaby miał widać sędziego. Wchodzi teraz, mamy już trzech Brazylijczyków. Ten atak dyspozycyjny po prawej stronie Szymanowski. Wracają Brazylijczycy. Boniek. Boniek, dobry strzał, wylatuje piłka. Tak, tak. W poprzednich meczach Leon. Kasperczak lato. Kasperczak z lewej strony, Boniek po prawej. Szymanowski, lato, piękna koronkowa akcja, dośrodkowanie i tam znów szykuje się do tego swojego klasycznego wyskoku. Teraz Boniek, lato za nim, lato, piękny strzał lewą nogą, tam szykował się na lewej stronie. Będzie zmiana jednak. 19, wchodzi 8, numer 19, Mendonca. Zico wchodzi z boiska. Mendonca, 15 minut gry. Zil. Irpeu. Zil. Uwaga. Dał piękny gol. Pierwszy strzał na bramkę. Powtórkę być może zobaczymy, jak ustawiony był mur, ale w każdym razie obok stojącego zawodnika z lewej strony piłka turnęła. O tutaj, w tę dziurę chyba trafił. Zaraz zobaczymy. Próba zablokowania, tak. Sekunda spóźnienia i proszę Państwa, stało się Nelinho. Nie wiem dlaczego Nelinho, jak na ekranie widać było numer 18, no ale być może. Prawą idealną i stąd niżową Zico ustawił się na prawym skrzydle i tam absorbuje, ale uwaga, groźna sytuacja, Roberto! Nie zawsze nasza obrona może sobie poradzić z szaleniem prostymi zawodnikami. Tu nie dużo. Ja sobie przypomniał, że było 39 metrów. Dla nas trochę wyżej. Ale te stałe fragmenty gry Brazylijczycy rzeczywiście potrafią wykonywać i wykonywali je. Środkowi obaj obrońcy Oskar i Amaral pozwalają sobie na wędrówki poza połowę, poza środkową linię boiska. Ta jest Rego na rozwój pola karnego. Stało ci ta piłka. Dobrze ustawiony kufla. Rykoszet nie zaskoczył go. Amaral, Oskar. Jak już powiedziałem, często teraz zaczynają przechodzić środek boiska. No może dlatego, że nikt ich tam w środku nie absorbuje. Środek pola pusty. Teraz Abdejna zbliża się do tego miejsca. Jest w środku, za nim Batista. No tak. Dopływ prądu, tak bym to określał, został odcięty. Dejna już przy nim, Batista. Teraz jest Kasperczak po ziemi. Koniec. Świetna sytuacja Dejna. Kazimierz Dejna. Drugie to Zil, z lewej strony Girpeu. Szymanowski, okazja do kontry. Dejna idzie lewą stroną, ale tu w środku nie ma nikogo, tak? Musimy teraz czekać na nawałkę. Jest nawałka. Tarmac przesuwa się na prawą stronę, w środku między trzema zawodnikami brazylijskimi. Lato, wejście nawałki, narożnik
No i proszę Państwa, Dejna, jeszcze Matulewicz. To był niezły strzał, ale tutaj ta sytuacja, o, tu miała być bramka. Ułamek sekundy. Brazylijczycy, na to zwracałem uwagę Państwa, mają świetny start do piłki. Drożny przy chorągiewce, gdzie jest Dejna. Zmaga się ryg na trybuna. Te jednak są za nami, za Guzynki z Brazylii. Wyjście teraz, trzy szansa w poziemi, niecelnie w drugiej linii, trzeciej właściwie Henryk Kasperza. No, czekamy. 36, 37 minuta gry za nami. Czekamy na jakieś przeobrażenie. No i proszę Państwa, teraz albo w drugiej połowie. Kazimierz Dejna, mur, cała drużyna Brazylii oczywiście pod polem karnym. Boniek. Jeszcze jeden manewr. I jeszcze jedna piłka ponad poprzeczką. 1-0 dla Brazylii. No, jakbym chciał wracać pamięcią do ostro i twardo przeciwnicy wymagający. Słabych tutaj nie było. No a otwiera się szansa, otwiera się szansa. Nie są ci Brazylijczycy tacy znów groźni, jak i mocno nadszedzą. Właśnie w tej chwili mamy czterech zawodników Polski. Jest teraz Boniek, Boniek i Lato. Lato, Boniek, wejście w pole karne. Lato jest tam, bronią się Brazylijczycy. Strzał, gol! Grzegorz Lato! A więc proszę Państwa, ewidentna sprawa, to na to zwracałem uwagę. Na wszystkich Brazylijczyków, czterech zawodników polskich, proszę zwrócić uwagę, co tu się dzieje. Co ci środkowi obrońcy brazylijscy wyprawiają? O, błąd, Lato tylko czekał na taką sytuację. I 1-1 w ostatnich sekundach pierwszej połowy. Ryk na trybunach i uszczęśliwiony Grzegorz Lato, podobnie jak cała piłkarska w Polsce. I koniec, proszę Państwa, pierwszej połowy, a więc mecz Polska-Brazylia. Po 10 minutach przerwy zacznie się od nowa w drugiej połowie, gdzie nadal będziemy żyli nadzieją, że Polska zagra na stadionie River Plate w Buenos Aires. Dziękuję Państwu na razie za uwagę i głos oddaję gościom i Tomaszowi Hofferowi w studio w Warszawie. W ostatniej chwili Kaspersak i zmiana kierunku. Bardzo słusznie, panie Adamie. To na Wałka, Dejna. I teraz idą prawą stroną, świetnie nasi. Lato, nadzwyczajna akcja, Laty. Darma, odbita piłka, zdążyli zablokować. Jeszcze Lato, walczący jak lew, Dejna, strzał. Jej, nie dużo brakowało do szczęścia. Kazimierz Dejna, milimetry, jeszcze raz zobaczymy. I znów w tym środku drżą, tak jest, Brazylijczycy. Spada, Brazylijczycy. Na lewo, boczny obrońca Toninho, wysokość pola karnego. Toninho, głową. Aj, dobrze strzał, słupek, dobitka, gol. Proszę Państwa, jednak ta trzynastka chyba przynosi szczęście drużynie brazylijskiej, bo strzelcem, jednym ze strzelców, o właśnie, tutaj jest z numerem 13, Nelinho, piłka odbita, strzał poza linii słupek i na miejscu Roberto, gol dla drużyny brazylijskiej. To za wspaniały manewr i szansa dla Brazylijczyków. Jeszcze okazja, słupek.
i Gorgoń ratuje, ale jeszcze poprzeczka pomaga naszej drużynie przed utratą trzeciej bramki. Wysokość pola karnego, spychany tam przez nawałkę Brazylijczyk, Maculewicz, główka na prawą stronę, Gorgoń, Split, spadają, słupek, Roberto Gol! No tak, proszę Państwa, chyba koniec nadziei. Sytuacja PiS wymaluj jak ta, którą relacjonowałem niedawno. Te same historie, przy czym ta kolada zakończyła się znów strzeleniem bramki przez Roberto. O, słupek, poprzeczka. Strzał, no niezbyt mocny, ale z bliskiej odległości, dość szybki i trzecia bramka dla reprezentacji Brazylii. Jeszcze raz radość i jeszcze raz Roberto, którego połowy, to znaczy wydawało się, że rozpoczniemy tę drugą połowę od jakiegoś takiego frontalnego szturmu, na co ja zwracałem uwagę i zwracali nasi goście w studio. Dejna, jeszcze Dejna. No i proszę Państwa, lato! Tak jakby dziura była w kawce i ta piłka przeszła w zadziwiający sposób, jednak obok słupka. O właśnie, ta sytuacja. Błąd, lato. Ileż to brakowało do drugiej bramki? Pół metra. Trzech zawodników. Zdarza się najlepszym. Lato. Lato pięknie teraz zagrał tę piłkę. To jest nawałka. Brazylijczycy próbują offside'u. Nie ma offside'u. Wejście ostre, odważne. Tam nie wywalczyliśmy tej piłki. Kontra Brazylijczyków. Sami idą na Żmudę. Dwójką teraz. Żmuda w tyłu. Gorgoń. Żmuda i przekazanie piłki do Cerezo. Cerezo po ziemi. Nogą broni Zygmunt Kukla. Antonio Cerezo na ekranach Państwa. A Maculewicz zostawił mu Lubański tę piłkę. Maculewicz Boniek przed polem karnym. No może odbije się ta piłka. No odbiła się, ale od Brazylijczyków. Dirceu. Zil. Gorgoń do niego. Na lewo. Już podczas obrońca idzie Toninho. Strzał po niej Kukla. Roberto. Teraz po prawej stronie idzie tam. Odbita piłka na lewo. Głowa! Leon jeszcze! Boniek był z tyłu. Dobra akcja Władysława Żmudy. Nie pierwsza. Widać, że tutaj się teraz lepiej tej końcówce czuje. Znakomicie. Proszę Państwa, sytuacja cudowna. Strzał Leon! Piękna akcja Włodzimierza Lubańskiego, świetny strzał przy słupku. Na lewym skrzydle Maculewicz. Szymanowski na stoperze. Gorgoń na środku ataku. Żmuda. Gorgoń główką. No i teraz strzał, proszę Państwa, Dejna, jeszcze raz Dejna. I Gorgoń obok. Może powtórzę jeszcze raz tę akcję, realizatorzy, o bardzo bylibyśmy wdzięczni. To jest Dejna, jeszcze zaczekał, jeszcze zrobił ten jeden ruch nogi za dużo. Dirceu, Żmuda, Nawałka, Boniek, Dejna i Lato. Dobry strzał, bardzo dobry strzał i świetna obrona Zygmunta Kukli. Trzeci rzut rożny dla Brazylii. Brazylijczycy oczywiście starają się. Patrzę tam w okolice środka boiska, bo nie niepotrzebnie tam znajduje się blisko sędziego, pokazuje mu, no ale nie ma co pokazywać. Boniek, Lubański obok. Łodzimierz Lubański.
że no, takich obrazków widzieliśmy, tutaj ma, znaczy się mam na myśli Leão, który w pierwszej połowie wiele razy i to trzyletni reprezentant Brazylii, historia podobnie jak Pele, który siedzi dwie kabiny ode mnie, taki globo i obwieszcza tym rodakom, że Brazylia ciągle z szansami na mistrzostwa świata. Ale czy tak będzie, dowiemy się po spotkaniu Argentyny z Peru. My, proszę Państwa, kończymy tą relację ze stadionu.